W tym filmie zobaczycie, jak wymienić aparat domofonu, który był podłączony do systemu, do centrali Lascomex, na aparat cyfrowy Cyfral Smart D. Nowy aparat to produkt firmy Cyfral Smart D o oznaczeniu CC2000. Dedykowany jest do innych central domofonowych niż Cyfral, jak na przykład Lascomex, Proel, Aco, Elfon. Jest to unifon dwuprzewodowy. Do wyboru mamy różne wersje kolorystyczne unifonu Smart D, taki jak biały, czarny, biało-czarny, szaro-biały, grafitowo-czerwony i taki jak tutaj widzicie, czarno-szary. Instrukcja jest bardzo dokładna i szczegółowa. Opisuje elementy funkcyjne aparatu, montaż aparatu, a także w jaki sposób ustawić poszczególne zwory do prawidłowej pracy w różnych systemach. Demontujemy stary unifon. Aby ułatwić sobie podłączenie nowego aparatu, dobrze jest zapamiętać, w jaki sposób podłączone są przewody do zacisku plus i minus oraz w jaki sposób ustawiona jest zwora na polu adresu. Na przewodach zasilających mamy napięcie około 12 V i dobrze jest uważać, aby ich przypadkowo nie zewrzeć. Zanim zawiesimy unifon na ścianie, ustawimy pole adresu, a także przełożymy zwory do współpracy w systemie innym niż Cyfral. Numery unifonów w systemie zawierają się w przedziale od 1 do 255. Każdy z tych numerów można ustawić poprzez zsumowanie. Założenie zworki na kołki przy danej wartości powoduje dodanie jej do ustawionego numeru. W naszym przypadku zworka jest założona na numer 2, ponieważ mieszkanie to numer 2. Po ustawieniu adresu przekładamy zwory służące do ustawienia systemu, w jakim będzie pracował unifon. Nasz unifon będzie pracował w innym systemie niż Cyfral i przekładamy zworki na inne.
I jeszcze raz dla pewności sprawdzamy, czy wszystkie zwory są na odpowiednich miejscach. Przełącznikiem z boku ustawiamy głośność dzwonienia. Po zamontowaniu aparatu na ścianie podłączamy przewody plus i minus do odpowiednich zacisków, pamiętając, jak były wcześniej podłączone. Unifon zamontowany na ścianie, przewody podłączone. Zakładamy pokrywę wciskając ją, a następnie wkręcając jeden wkręt pod wgłębieniem słuchawki. I na koniec pozostało nam jeszcze sprawdzenie, czy wszystko działa. Jak widać, wszystko jest ok. Dobrze słychać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!